Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy dosadzić czosnek. Ponad 2 tygodnie temu posadziliśmy część, zdecydowanie większą część, wszystką cebulę Shensei Yellow. To jest cebula zimowa, cebulę czerwoną, już teraz nie pamiętam nazwy, Electric bodajże, o ile się nie mylę. I czosnek posadziliśmy słoniowy, który trochę dostałam część, kupiłam jeden chyba ukraiński, jakiś rosyjski, no nie wiem co to będzie, zobaczymy. Fakt ten, który ma być rzekomo ostry, jest piekielnie ostry, pali gębę, wykrzywia w drugą stronę. Jak urośnie, zobaczymy. Pierwszy rok dopiero tutaj posadziliśmy. No i wyszło kawałek pola. W tym miejscu jeszcze żeśmy warzyw nie sadzili, bo mamy ogród tam. W zeszłym roku po tej stronie sadziliśmy, a w tym roku wyszukaliśmy sobie takie miejsce najbardziej optymalnie dobre w naszym mniemaniu, wiecie. A jak to będzie, to czas pokaże. Tu akuratnie to pole nie boi się ani tak bardzo wody, ani suszy. Jak będzie, no czas pokaże, bo my sobie możemy planować. No i wtedy jak sadziliśmy, zimno nas wygoniło do domu. Już nie dałam rady, powiem uczciwie, sadzić. Później przyszły dni zimne, bardzo zimne, deszcze. Każdy dzień popadywało. Ostatnie dni mieliśmy takie, że dzień w dzień to 15 litrów, to 10, to gdzieś tam około 20 tego deszczu spadło. Dzisiaj warunki są takie, że ruszyliśmy dokończyć pracę. Nasadzenie czosnku jeszcze późno nie jest. Można go sadzić, dopóki ziemia nie zmarznie. Sadzi się go głęboko. O czosnku odcinek był, więc możecie cofnąć się, jakie odstępy, jaka odległość rządka od rządka. No tutaj to jest też takie umowne, bo osobiście posadziliśmy w tym roku, sadzimy zdecydowanie szerzej, pod koła ciągnika. Bodziu będzie to mechanicznie obrabiał, więc rządki są jeden od drugiego zdecydowanie szersze. Czosnek już posadziliśmy i teraz zobaczymy, jak przez 2 tygodnie on się ukorzenił. Szukałam, nie wiedziałam, gdzie są rządki. Tak, i dalej chyba nie wiem. O, jest. To jest słoniowy. Patrzcie, jaki puścił system korzeniowy przez 2 tygodnie. Szczypioru jeszcze nie puszcza. Dopiero tutaj jest zaczątek. To jest to, o czym ja cały czas powtarzam, że on ma wypuścić ładny, silny, zdrowy system korzeniowy, nie szczypior. Często spieszycie się z wysadzaniem czosnku, bo jest takie przekonanie, że już jest czas, już musimy wysadzać. Ostatnie lata są latami długo ciepłymi, zima przychodzi późno i sadzenie czosnku w październiku powoduje, że on z powodu wysokiej temperatury na zewnątrz, z powodu wysokiej temperatury ziemi
puszcza szybko szczypior i wypuści go, zanim wytworzy ładną wiązkę korzeniową. A tu ma być na odwrót. Na zimę nie jest potrzebny nam szczypior, który później, jak przyjdą mrozy, dosyć niskie temperatury, zżółknie, będzie żółkł, a co za tym idzie, osłabiał ząbek, przyszłą główkę. Ale duży system korzeniowy wybudowany przez okres jesieni, tej jesieni takiej późnej zimy, gwarantuje ładny plon, bo ten ząbek, materiał nasadzeniowy, pamiętajcie, nie wysila się na produkcję czosnku, a buduje system korzeniowy, który będzie pobierał składniki pokarmowe, będzie pobierał wodę i im ładniejsze korzenie, im ich więcej, im bardziej bogaty system korzeniowy, tym później taki zwiastun lepszego plonu, większego plonu. I cieszę się, że jeszcze on nie puszcza tu żadnego kiełka, żadnego szczypiorka, tylko ma już tak wybudowane korzenie. Tego zakopię, a poszukamy jeszcze jednego. Co by nie było, że ja sobie tutaj pod film ukopałam, wynalazłam czosnek pokazowy. Tego zasypujemy. Ciężko mi było znaleźć, bo rządki tutaj są już przez deszcz zaklepane, ale powinien być gdzieś tutaj. Szukamy. O, jest. Ole. Ukorzeniony. I to samo, zobaczcie. Bardzo ładny system korzeniowy. Korzenie są grube, proste, idące w dół. Tu tworzą się kolejne. Piękna wiązka systemu korzeniowego. Cudowna, wręcz idealna. I to samo. Nie ma wypuszczonego jeszcze zawiązka szczypiorku. Jest dobrze. Jest bardzo wręcz dobrze. Maleństwo zakopujemy. I do wiosny siedź tutaj. I tak powinno to wyglądać. Ma być korzeń. Korzeń, kochani, a nie szczypior, bo wiem, że już u kilku osób z Was niestety szczypiorek jest taki, a też ktoś z Was przysłał mi zdjęcie, już taki maciupeńki jest na wierzchu. To jest zdecydowanie za wcześnie, no ale no niestety człowieka nosi, bo mnie też nosiło, chciało się iść do tego ogrodu, ale tutaj cierpliwość to jest największą cnotą ogrodnika. Trzeba cierpliwie czekać, iść zgodnie z rytmem natury, a że mamy teraz lata ciepłe, temperatury są długo wysokie, no to trzeba troszeczkę wysadzanie cebulowatych niestety opóźnić. Czekaj, te grabki wezmę. Co? Dzisiaj też wysiewamy pietruszkę. Odmiana Hall Blanche, zawsze ją wysiewamy. I w moim mniemaniu jest ona najlepszą pietruszką. Sprawdza się, bardzo ładnie plonuje, nie choruje. Dobrze się aklimatyzuje na tych naszych piasuniach. Pietruszkę też śmiało można już wysiewać. Może pojawi się pytanie, że jest to za wcześnie, że wiosną. Nie jest za wcześnie. Zważcie na to, że natura swoje nasiona zawsze wysiewa jesienią. Tylko, że pietruszki nie można wysiać wczesną jesienią, we wrześniu czy w październiku, z tego względu, że ona
do listopada zdąży nałapać wilgoci. Nasionka spęcznieją, przygotują się już do fazy kiełkowania i jeżeli w listopadzie, bo często się tak zdarza, przyjdzie 2 tygodnie dosyć wysokiej temperatury słońca, które ogrzeje ziemię, ona może skiełkować. I w naturze często tak bywa. Zwróćcie uwagę, że jak wysieją Wam się nasionka z pietruszki, która wypuściła kwiatostan, to często właśnie w listopadzie pojawiają się młodziutkie sieweczki, młodziutkie wschodzące pietruszki. One przemarzną. Taka przemarznięta pietruszka pędzi bardzo szybko w kwiatostan. Nie zmarznie, bo pietruszka, marchewka, ogólnie nasiona, jak wzejdą, one nie zmarzną, ale przemarzną. Jest to roślina dwuletnia, więc ona przeżyje, ale w naturze przeżywalność nasion jest około 10%. 90% ginie właśnie, bo za wcześnie wzeszło, bo poszło za płytko, bo za głęboko, z różnych przyczyn losowych. My możemy wysiew kontrolować i dlatego też trzeba go opóźnić maksymalnie, tak, żeby nie miała ona możliwości wzejścia w środku zimy, gdzie przyjdą przymrozki, mrozy, bo niestety przejdzie, przemarznie i później będziemy mieli masę pośpiechów na naszych ogrodach, czyli bezwartościowej pietruszki, bezwartościowej marchewki, bo będzie to wszystko leciało, tworzyło baldachy, szło w kwiatostan i korzeń będzie łykowaty, w ogóle go nie będzie. Tu się też nie musicie bać, że to jest za wcześnie z kolei, bo mogą się też pojawić pytania, jest to za wcześnie. Nie, pietruszka ma bardzo długi okres wschodów, bo potrafi wschodzić do 6 nawet tygodni i wysiana wiosną, gdzie już jest ciepło, często niestety są problemy ze wschodami, dlatego że przychodzą już temperatury dodatnie. Często trafiamy w ostatnich latach w okres suchy, gdzie te nasiona nie mają siły spęcznieć i to, że my je podlewamy, nie dostarcza takiej wilgoci, jak ona nabierze teraz, gdzie ta ziemia ma wilgoć, bo padają deszcze, nie ma takiego parowania, nie operuje słońce tą ziemią i one nabierają, pęcznieją, nabierają wilgoci, łapią taką optymalne warunki do później swojego wzrostu. I one, żeby skiełkować, potrzebują przynajmniej 7 dni słonecznych, bądź temperatury około 15 stopni. Także spokojnie, jeżeli posiejecie tuż przed mrozami, czy o takiej porze, gdzie życie wegetatywne ustaje już, to ona nie wzejdzie, ona będzie pęcznieć, ona będzie nabierać siły na właśnie wschody wiosenne. Także teraz jest odpowiedni czas, można to zrobić w styczniu, można ją wysiać równie dobrze w lutym. My wysiewamy z tego względu już teraz, że później może być troszeczkę za bardzo wilgotno i nie będziemy mogli tutaj nogami spokojnie przejść, także wysiewamy ją teraz. Ale w zeszłym roku, 2 lata temu wysiewałam w lutym i pietruszka była bardzo ładna. No, zalało mi ją, to fakt, ale ta, co przeżyła, była bardzo ładna. Ładne wschody były, praktycznie 100%. Także jeżeli macie warunki, przygotowane pole, to jak najbardziej pietruszkę można już wysiewać. Z marchewką radzę się wstrzymać, ja też nie wysiewam jej teraz, z tego względu, że marchewka wschodzi szybko. Szybciej zdecydowanie niż pietruszka. Ona ma okres wschodów maksymalnie do 2 tygodni, więc jeżeli teraz ją się posieje do ziemi, przyjdzie w lutym czy nawet w styczniu, bo wiecie, jakie te zimy są, zwłaszcza u nas tu na zachodzie kraju, może w styczniu przyjść 2 tygodnie ciepła i ta marchewka mi wzejdzie. A jak mi wzejdzie, to niestety przemarznie. Nie zmarznie, a przemarznie. Jednego roku tak miałam.
wspomniałam, że wysiałam sobie w grudniu, w styczniu przyszło 2 tygodnie takiej temperatury około 15 stopni, pięknie zaczęły leszczyny kwitnąć i wszystko, i marchewka co? Wzeszła, przemarzła i miałam przepiękne marchewkowe pole, ale nie nadającej się marchewki do wykopywania, do spożycia, tylko były same takie baldachy, wiecie, wyrywałam to wszystko na kompost i powiem Wam uczciwie, że 80% marchewki było pośpiechowatej, wystrzeliło mi, to był efekt właśnie przemarznięcia, bo za szybko marchewkę posiałam, także pietruszkę już można, z marchewką, kochani, czekamy do marca, to jest najbezpieczniejszy termin dla wysiewu, do wysiewu marchewki. Tyle o pietruszce, o marchewce i o naszym czosnku. Na dzisiaj koniec. Jedziemy teraz robić maliny. No i oczywiście odcinek też nagram. Kiedy one się pojawią? No za kilka dni najprawdopodobniej. Także o malinach również będzie, o ich właściwościach, jak teraz z nimi postępować, jak zrobić, zadbać o nie, żeby plon był ładny. Na dzisiaj tyle, kochani. Życzę Wam radości, uśmiechu i zadowolenia z każdej najmniejszej rzeczy. I cierpliwości, kochani, cierpliwości, byle do wiosny, która przyjdzie, nim się zdążymy obejrzeć za siebie i będziemy jeszcze mówić, mam dość, jestem już zmęczona, będziemy czekać na zimę. A teraz, póki co, do wiosny. Do następnego.